Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Sims 4. The fuck? Maddy, ty tak nie powinnaś chodzić mi po domu. Wiesz o tym? Nie wiesz o tym. Oczywiście, że nie wiesz o tym, ale ja ci to uświadomię, ponieważ będziesz musiała je przebrać. I zobaczmy, jak tam twoja kariera. Ostatnio dawno nie grałam w Simsy, tak szczerze mówiąc, nie pamiętam. Ała, co się dzieje? Ukończono. To dlaczego jeszcze nie masz... Dlaczego jeszcze nie masz awansu? Dobra, w każdym razie jutro idzie do pracy, tak więc coś tam powinno się machnąć. Ludmila... Jak tam praca domowa była odrobiona? Chyba. Umieść w świecie. Okej, zrobione. Młody. Odrobione. Wszystko odrobione. Boże. Tylko, że ty jesteś mi się w strasznym nastroju z tego, co widzę. Dobra, to może tak. Resztę olejmy na obecną chwilę. A ja się zajmę tym małym miśkiem. I tak skorzystamy, wykąpiemy się. No bo dlaczego nie? Później coś zjemy. Jesteś w lodówce? Jest. I jak coś już zjemy, to pobawimy się troszeczkę jego zabawą. Bo z tego, co widzę, ona jest całkiem kiepska, a ja bym chciała, żeby on nie był nieszczęśliwy. Ty możesz mi troszkę postreamować jeszcze. Społeczne? Nie. Graj w grę. Transmituj. Niesamowity sport! A Ludmiła przypadkiem, czy ona nie miała się czegoś uczyć? Chyba nie. Chyba w niej, niczego chyba w niej nie robiliśmy, nie? Aha, takie są. Ostatnio Adam czuje się szczególnie pomiatany przez gwiazdora z drużyny. To robi się coraz bardziej denerwujące i przykre. Czy Adam powinien porozmówić się z gwiazdorem, czy pogodzić się z tym? Pogadać, oczywiście. Aha, pogorszenie oceny małe, spoko. Chyba zmienimy mu tą pracę. Dobra, możesz, Miśka moja, ty mała, rozmawiać na czatrumie. Okej, ogarniam, co się stało. Jego jakimś dziwnym cudem wywaliło mi poza dom. To jest w ogóle, nie wiem, jak on tam się znalazł, ale dobra, zaraz mu tutaj postawimy jakieś coś, tylko bym chciała jeszcze... Zrobimy to tak, ojeja. Przesuniemy to, postawimy drzwi, wpuścimy go do domu. Możesz mi teraz tutaj przyjść? Możesz. Jezu. Teraz te drzwi usuniemy. Postawimy komputer tak, jak był. I jeszcze raz mu rozkażemy iść tam, gdzie miał iść. Biedaczek w ogóle został uwięziony na dachu. O, Jezus. Dobrze, że mi tam nie umarł. To by było w ogóle straszne. Takie, o, mężu, a gdzie jest nasz syn? Który syn? No ten syn, ten, Jack. A kto to Jack? A tu Jack umarł. Znaczy nie, no jeszcze żyje, jeszcze. Okej, czyli tak, to i to będzie załatwione. Pęcherz i... Aha, higienicznie trzeba mu robić, okej. W takim razie... machniemy mu głód. Okej, dobra. I zabawimy się dzisiaj wieczorem trochę. Nie będziemy siedzieć w domu. Pierwszy raz się zabawimy w ogóle jakimkolwiek, chyba z nim w tej serii. Pierwszy i chyba ostatni. Okej, ona chyba społeczna teraz nadrabia rzeczy, nie? Tak mi się wydaje, tak. Społeczne przy rozmawianiu. No dobra. Reszta jest w pracy. Przyspieszymy troszkę czas. Jest godzina, o Jezu. Laura wiedziała, że tak późne rozpoczęcie występu komediowego to jest pomysł, widownia robi się trudno do opanowania, a ona szybko traci nad nią kontrolę. Może krzyknąć na widzów, zwrócić ich uwagę, dać spokój, sorry, SMS i zakończyć występ. Krzyknij. Poprawa oceny mała, ale jednak zawsze jakaś poprawa. Okej. W takim razie. Okej, idziesz zjeść. I mam już taki mały pomysł, gdzie się wybrać. Znaczy, nie wiem, gdzie się wybiorę, ale gdzieś się wybiorę. Chociaż mogłam w sumie tego nie jeść, mogłam zjeść na mieście, ale dobra, już nie bądźmy tacy źli. No. Jedz szybciuchno. Jedz szybciej. Jeszcze szybciej. No. Jezu, jak on się upieprza przy tym. Boże, godzinę będzie jadł jedno danie, nie ma mowy. Okej, teraz tego, no i chciała zrobić podróż.
I tak, i to trochę potrwa. O, jednak nie tak źle. Biblioteka nie, siłownia nie, klub nocny. Sam. Oczywiście, że sam. Sam. No. Ciekawe, jak to długo się będzie teraz czytywać na tej nowej... nowych sterownikach. Nie no, całkiem spoko. Co to za men? Jakiś kurde... Jak on się nazywa? Emil Maślanka, ale masz wąsy, Emilu. Emilu, ale ty jesteś... Ty jesteś Chińczykiem? The fuck? Okej, co to za Lara? Lara. Hanna, no dobra. Trzeba by wyrwać jakąś lalę. Tak szczerze mówiąc. A dlaczego by i nie ją? Ją. Jezu, jakie przyszły tutaj w ogóle mlatki czy inne. O, jest bar. Co mamy na górze? Aha. No to powiem wam, że klub nocny jak najbardziej wywalony w kosmos. Super, dosiadła się. No to, to już jest nasza. Gadka szmatka, tere tere. Jeszcze resztę. To jest Hanna, okej. Okay. Ej, fajne ma włosy. Dbają mi się. Popisz się strojem, zapytaj o zawód. To może być przyjazne całkiem. Opowiedz porywającą historię. Dramatyczną historię. Jest niepracującą mamusią, co? Czy... Dobra, w takim razie... Nara? Czy ty jesteś... A ty jesteś w ogóle młodym dorosłym, czy kim ty jesteś, Boże? A, Jesus. Ty jesteś nastolatkiem. Dobra, czyli trzeba będzie wyrwać jakąś młodą dorosłą. Ale na pewno nie ciebie. Ciebie chyba też nie. Chociaż w sumie murzynka? Może być. Kurde, no mamuśka już. Pewnie ma męża. I to jest najgorsze. Cześć, maleńka. Jakbym się do ciebie dorwała, to bym cię zmieniła wygląd. No ale... żwena rozmowa? Teraz dowiemy się, kim ona jest z zawodu. Zapytaj o zawód, okej. Okay. Czekamy chwilę. Dobra, jest dobra, okej. Okay. Też jest mamuśką? The fuck? Ty. O, jeszcze zapaloną, niepracującą mamuśką, super. Ale masz teraz pełną mamusiek wokół siebie. Jeżeli to się, jeżeli okaże się, że ona też jest mamuśką niepracującą, to się normalnie chyba... nie wiem co. Niepracującą mamuśką, wszyscy są mamuśkami? Boże, Adam chyba... Adam? Pfu, Jack. Jack, chyba ty zostaniesz gejem. Trzeba się z tego powodu aż napić. Ty, a czekaj, a ta? Czy ona jest... Lucja. No, ładne imię. Lucja. Zobaczymy, czy... Tylko mi nie mów, że jesteś... mamuśką niepracującą. Młodą niepracującą mamuśką. Zapytaj o zawód. Gdzie idziesz? Wróć tu, ej. Wróć. Kici. Nie uciekaj. No. Zdechłam. Ja autentycznie zdechłam. Sorry, nie. Ja nie mam siły, nie. 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 Wracamy do domu. Jak się tutaj do domu wraca? O, jawan, super, Laura, ale ja chcę do domu. Tak się wraca do domu. Boże. Same niepracujące mamuśki. No po prostu I can't believe. I w ogóle inne takie rzeczy. Ja się nie dziwię, że on jest taki nieswój. Mimo tego, że chodzi o to, że im brakuje mu energii, ale tak można to pod coś innego podpiąć, prawda? Prawda, super. O, Jesus.
Okej, jesteśmy z powrotem. Udało się wrócić do domu. Mnóstwo tych niepracujących mamusiek. Nie, ja po prostu nie mogę. Ja już wiem, jaki będzie tytuł tego odcinka. Niepracująca mamuśka. Oh, Jesus. Okej, widzę, że oni się tutaj wszyscy sobą zajęli. Adamie, ty mój, ty mógłbyś się w sumie przebrać w strój codzienny i iść coś wszamać. Mamy coś w lodówce dobrego, czy to jest dobre? Jest wspaniałe nawet. Madi, ja cię tutaj wykorzystałam trochę do tego streamowania, ale spoko, widzę, że jej mi nie umarłaś. I mam nadzieję, że chociaż jeszcze przez 2 odcinki mi nie umrzesz, to też sobie weź porcję. Sobie razem zjecie, może coś tam jeszcze się pobawimy. Aha, Laura już śpi. Okej. Okay. Skoro Laura śpi, to niech śpi. Jack też poszedł spać? O, pff. Nawet nie doszedł do łóżka. Oh, Jesus. Ludmila? Okej, okay. Ludmiłę wyślemy już do spania. I taki będzie finał tego wszystkiego. Ej, no miałaś wziąć... Aha. No spoko, rozumiem, że no. Okej. Uwielbiamy bugi. Ciekawa jestem, czy to niepracująca mamuśka to też był bug jakiś, bo niemożliwe, żeby każda osoba, która przyszła wtedy, to była taką niepracującą mamuśką. Naprawdę, ja w to nie wierzę. Ja to naprawdę, kurde, nie wierzę. Okej, widzę, że w ogóle im tutaj te spadły, jak to się nazywa, poziom sympatii, to trzeba im troszeczkę tutaj go podwyższyć. I mam na to pewien sposób nawet. Tylko kwestia tego... O, bardzo się przyjaźnią, super, są po ślubie jakiś czas, mają 2 dzieci razem, bo chyba Adam to jest z nią. Ona z nim mają właśnie tego Jacka, nie Adama. A może i nie? Może to tylko Ludmila? Nie pamiętam nawet. W każdym razie, skoro się przyjaźnią, to znaczy, że mogą iść razem spać. I nie mówię raczej o takim zwykłym spaniu. Tak, myślę o czymś innym. Tylko poczekajmy, aż pozmywa. Okej. Okay. Tak, żeby tradycji stało się zadość, jak to kiedyś, za dawnych odcinków było. Tak? No. No i co będzie? Nie wiem, czy będzie, że im pójdą spać, to normalnie nie wiem. No nie, no Adam, no. Adam. O czym ty mówisz w ogóle do mnie? No. No super, cieszymy się wszyscy, ale... Okej, okay, dobra. A więc jednak, mam nadzieję, że tylko, że nie będzie niczego, tutaj lepiej nasłucham. Znaczy na pewno niczego nie będzie, bo Mati jest w takim wieku, że już nawet tego nie powinna robić, ale niech ma trochę szczęścia ze względu na to, że naprawdę zostało jej kilka dni. I właśnie zobaczę, jak to jest. Aha, czyli Jack jest z innym. A z Adamem ma tylko Ludmilę. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Ta dwójka, Laura i ten, i Jackson Stone z... Jak on tam miał na imię? Proszę. Co ćwirem? Co tutaj mieszkał? Alex? Alex. Aleksander, tak? Jakoś tak, so whatever. No to jak już jesteś w tym łóżku, to możesz spać, nie? Już nie będę ci zabierać reszty nocy. Już nie będę chyba aż taka zła. Okej, okay, chyba coś mi się wydawało, że coś mi się zaświeciło, czy coś, nie? Nikt jeszcze nie wstał, okej, okay, poczekamy chwilę. O, wieża się popsuła, ale spoko. Od razu ją naprawimy. I nici trafiły z mojej wielkiej przeprowadzki do super ekskluzywnego domu. No cóż, bywa. Nie tym razem, to może innym. No cóż. I do której oni wszyscy śpią? Boże. Ojej, ja. Oczywiście. Zawsze ktoś musi iść do tego kibelka. Okej. Okay. Poza tym wydaje się być wszystko z tym okej, okay, tak więc mogę ci puścić.
O, ledwo wstał już do komputera. No super. Co ty masz za zabawę? Ale za zabawę to ty mi się weźmiesz dopiero później. Czy to jest. Aha. Dobra, to jest jeszcze jeden dzień do zepsucia, tak więc okej. Okay. Może zjeść i może sobie telewizję poglądać. O! Kanał sportowy, gdzie jest kanał sportowy? Oglądaj sport. Okej. Okay. I to będzie chyba najlepsze, co mogę dla niego zrobić w tym momencie, żeby mu chociaż trochę podciągnąć tą zabawę. Szczególnie, że za godzinę zaczyna, no to też sobie zbyt dużo tutaj nie porobię, tak szczerze mówiąc. Ale ty, Miśka, możesz się ogrzać. Resztę nie będziemy budzić, niech sobie śpią, niech się wyśpią. W końcu oni pracują i zarabiają na nasz dom i w ogóle. A właśnie, tak propos zarabiania i rachunków, jest jakiś rachunek? Jolo i smak! Jolo i smak! Tak! Jej! Kto pamięta? Mały Jolo miał brata o imieniu Smak. Pewnego dnia wybrali się w podróż dookoła świata. Spoiler, nie przeżyli. Kto pamięta, jak pisaliśmy tę książkę na live'ie? Boże. O Jezu, to live po prostu to jest coś magicznego z tych Simsów. Można tak się uśmiać, że masakra. Ale wydajmy naszą książkę Jolo i Słak, okej? Okay? Zawsze jakiś tam dolarek wpadnie codziennie. Dobra, Laura, skoro już wstałaś, to może ty się zajmiesz troszeczkę sprzątaniem, bo tamten gość oczywiście nie przyjdzie. No bo jak żeby inaczej. Otwórz, otwórz, otwórz. Dobra. Wydaje się być okej. Okay. W takim razie możesz to sobie zjeść. Chciałam jeszcze sprawdzić, czy nie ma jakichś innych potrzeb, ale tylko jedzenie jej potrzebne. Zobaczmy, bo ona dostała awans. Pisanie dowcipów, ćwiczenie muzyki. No to możesz codziennie poćwiczyć muzykę. Dzisiaj dopiero o 17 idziesz do pracy, tak więc damy radę. Gdzie ty mieszkasz? Tu ty mieszkasz? Masz te skrzypce jeszcze? Gdzie są twoje skrzypce, tak by the way? Gdzie są twoje skrzypce? Tu są skrzypce. Ćwicz. Godzinkę musisz ćwiczyć każdego dnia, tak? Dobrze zrozumiałam? Tak. Okej. Poza tym wszystko pas robione. Adam? No, Adam ma ten głupi trening do zrobienia. W każdym razie zaraz się za to weźmiemy. Jest w dobrym humorze. Do pracy dzisiaj nie idzie, tak więc możemy na spokojnie. Bieg wytrzymałościowy, a co tam? Nie, 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 nie. To najpierw wyczyścisz kibelek. Dopiero potem wytrzymałościowy, a później ćwiczenia sobie walniesz. Jeżeli ci się nastrój nie zmieni, a na pewno się zmieni. A Madi jeszcze śpi. Taka. Wiecie, taka zmęczona, taka niewyspana, no, namęczyła się dziewczynka. Przyznajmy się, namęczyła się wczoraj. Taki wysiłek dla osoby starszej to hu, 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 hu. Dobra, nie powinnam się odzywać. Serio? Będziesz w toalecie grać? Okej. Nie będziemy przeszkadzać. Nie. Nie będziemy przeszkadzać. Ile tutaj potrzeba? Pewnie godzinki. Ach, nie, my sobie. O, Jolo i Swag. Jolo i Swag, $18. O Boże. Z życia kurowej loty tylko 2 dolary, no. Damorożec 6. Jolo i Swag po prostu podbija scenę, no. Przyznajmy się, Jolo i Swag to nie jest jakaś tam głupia opowieść. I Misia, ty miałaś ten. Ty akurat Miśka miałaś. No, możliwość pójścia na górze do łazienki, a przyszłaś na sam dół. No to za głupek. Widać, że. Jak to się obraca? Aha, dobra. Głupek przyszedł na dół. Dobra, to tutaj dalej będziesz ćwiczyć. A tobie zablokuję, to jeszcze raz wezmę, żeby ci się to nie skasowało. Jakbym coś ci jeszcze coś wymyśliła kiedyś. Okej, okay. Jak to, madam? Adam, 50%, jeszcze trochę i będzie 85. Aha, 75. Nie, myślałam, że tak co 15, co 25. Matematyka to taka trudna. Matematyka taka trudna, okej. Okay. Coś widziałam białego. Nie no, już trochę lepiej gra niż ostatnio. Przyznajmy się. Pogodna. Jakie ty masz w ogóle usta, pokaż. Aha, no tak, ja ją ostatnio przerabiałam. Dobra, to w takim razie zajmiemy się wykwintnym posiłkiem.
Co tutaj możemy zrobić? Na przyjęcia będzie 8. Starczy dla każdego i będzie jeszcze na następny dzień, jakby co? No, tak szczerze mówiąc, starczy na 2 dni. Adam? O, ale chociaż ukończone. Dobra. To w takim razie machniemy sobie kąpiel. I jak się już wykąpiemy, to będzie obiad gotowy. Znaczy jedzenie, śniadanie, whatever. Które jest 12, tak późne drugie śniadanie. O, tak można powiedzieć. Szumadi powinna się wyrobić z żarciem. Mam nadzieję. Robi się? Na pewno się wyrobi. Że zanim on zejdzie z tej góry, to jeszcze przecież minie. No i gotowe. Ha! Okej, weź porcję. I mój misio nie będzie oglądał telewizji. Nie, ja zapomniałam, że Adam ogólnie to miał malować. Maluj na podstawie zdjęcia. Aha, że ja mam zrobić zdjęcie w Simsach i on to będzie malował. Nie. Dobra, to zrobimy mały obrazek jakiś. Niech maluje, niech zdobywa hajs. Chociaż mogłabym mu odpuścić, ale tak mało zarabia, że musi dorobić po godzinach. Ale Dmisia, nie jesteś głodna. Nie, ty nie jesteś mi głodna. Sprzątnij. Trudno, że jej się nastrój popsuje od tego, no ale... co ja bym mogła zrobić z tobą? Chętnie bym się gdzieś wybrała, ale... tak szczerze mówiąc, nawet nie mam gdzie. A tutaj, tutaj jest? Jest jakiś park. A przyjdź mi tutaj. Nie wiem, czy to jest jakiś park, czy to jest... Nie no, to jest jakiś park. Chociaż... cholera wie, co to jest, tak szczerze mówiąc. Ale możemy sobie usiąść na ławeczce i się zdrzemnąć. A co to? Kto mi zabroni? Kto mi zabroni? Może ktoś przyjdzie ciekawy do pogadania? Halo? Ktoś przyjdzie? Ej, a tu jest ten... Dobra, ma super oceny, super. Ale tutaj są te... drzewka. Mogę sobie pozbierać wszystko. Ktoś się narobi, a my sobie pozbieramy. Zrobione jajko, super. Nie wiem do czego to, ale... ale wszystko pozbieram. Sprzedam później. Popierdziele. Na aukcji internetowej. Okej. O, trzeci poziom ogrodnictwa. Czy ja u niej rozwijałam ogrodnictwo? Chyba tak. To mi się coś kojarzy, że miała kiedyś jakąś małą faremkę, ale stwierdziłam, że co dużo to czasu zabiera. Tak więc luzik. Ale spoko. Pozbieramy to wszystko. Ktoś sobie nowe wyhoduje. Mógł nie zostawiać tak. Tak o. O, jeszcze to mogę zebrać. Kwiat lilii. No, zbieraj. I zbieraj. Okej. Super. Dobra, chyba wszystko zebraliśmy. Zobaczmy, jak ten ekwipunek teraz mamy zawalone. No, trochę jest. A mogę na przykład zjeść? Mogę zjeść jabłko. No, 20 jabłek. 19 już. Coś mi to da głodu? Coś dało. To dobre, podoba mi się. Tylko teraz pytanie, gdzie jest dom? Tu jest dom. A ta jeszcze gra, Boże. Tak, Ludmila ma niedługo urodziny. Wiem o tym. Wiem o tym. Niedługo Maddy ma śmierć. O tym też wiem. Koniec grania. Chyba rodzince się spodobało w końcu. Ej, właśnie. Odłóż. Trzeba pracę domową odrobić. Odrobię lekcję i to tak samo. Odrobię lekcję. Pobawili się, posłuchali muzyczki, a teraz odrobię lekcję. Misia moja musi odpocząć troszkę. Aha, obydwoje. O, dobra. To towarzystwo też powinno jest rosnąć teraz chyba. Nie? Ona miała iść do pracy! Jezus, do pracy idź! Spóźniona pół godziny tylko na szczęście, no ale... tak będziemy mieli przekichane chyba. Chociaż nie, o 17 chyba powinna właśnie tak wychodzić do pracy, tak więc nie jest źle. Nie jest źle, mam nadzieję.
A tam jedno spóźnienie, nic się nie stanie. Adam? Dlaczego ty śpisz? Dlaczego, Adam, ty śpisz? Dlaczego ty jesteś zainspirowany? Aha, on pewnie narysował ten obraz już, nie? O kurde, nie. O nie. Nie, wiecie co? Tym akcentem ja będę kończyć kopię? Nie, sprzedamy. Ciekawe jestem, ile to będzie warte, skoro kopia będzie kosztować aż 62 dolce. 62 dolce. Okej. Okay. Dobra, w takim razie na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Tak. Co jeszcze? Aha, Maddie poszła do pracy. Okej. Okay. W takim razie widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia tam kiedyś niedługo, bo muszę skończyć tę serię. Tak, jeszcze ktoś dzwoni, kto dzwoni. Nie! Idź, mamuśko! Trzymajcie się, do następnego i cześć!